witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś mam dla was coś naprawdę mocnego, coś co, szczerze powiedziawszy, zaskoczyło mnie. Może dlatego, że nie miałam większych oczekiwań względem tej książki. Dlaczego więc po nią sięgnęłam? Zrobiłam to ze względu na porównania do House of Cards. Jeśli widzieliście mój filmik poświęcony House of Cards, doskonale wiecie, że mam ogromną słabość do Francisa Urquharta. I teraz informacja dla tych, którzy nie wiedzą. W serialu mamy Francisa Underwooda, w książce mamy Francisa Urquharta. I byłam ciekawa, co z tego wyniknie, bo jeśli chodzi o poprzednie książki Mroza, Behawiorysta był dobry i polecam wam tę powieść, ale na przykład ekspozycji delikatnie mówię, nie lubię, w związku z czym nie będę sięgać po kontynuację i mówię o tym specjalnie dlatego, ponieważ bardzo często pytacie mnie o przewieszenie, pytacie mnie o trawersy. To samo tyczy się również telenoweli z udziałem Chyłki oraz Zordona. O ile kasacja była całkiem okej, tak im dalej w las, to przestało mnie bawić. Nie chcę czytać kontynuacji. Za to, jeśli chodzi o wotum nieufności, już teraz mówię, że z niecierpliwością czekam na kolejne tomy. To znaczy, mam nadzieję, że Remigiusz poprzestanie na maksimum 3 częściach, ponieważ co za dużo, to niezdrowo, żeby to nam się nie przejadło, nie znudziło. Wiecie, co mam na myśli? Bo wotum nieufności to tak dobra książka. Ona ma ponad 600 stron, a przeczytałam ją w jeden dzień. I teraz odczuwam taki niedosyt, że to chyba mówi samo przez siebie, to znaczy albo mam taki kiepski książkowy gust, albo ta książka rzeczywiście jest tak rewelacyjna, że brak słów, po prostu brak słów. Remigiusz Mróz pozamiatał i to totalnie, bo tą nieufności to jego zdecydowanie najambitniejszy i najlepiej wykonany projekt. Także przejdźmy do tego, dlaczego tak bardzo pokochałam tę książkę. Powieść ta porównywana jest do House of Cards, chyba więc nikogo nie zdziwi informacja, nie zaskoczy, że na kartach tej powieści toczy się walka o władzę. Mamy tu dwa przeciwnie obozy. Reprezentantem jednego z nich jest marszałek Daria Sejda, przed którą z dnia na dzień otwierają się niesamowite możliwości. A drugiego gwiazda prawicy, taka wschodząca gwiazda prawicy, Patryk Hauer, który będzie próbował wykorzystać do swoich celów pewną aferę, która wybuchła w kręgach władzy i czy okaże się ona dla niego taką polityczną trampoliną? Oto jest pytanie. I tu dodam, że ta dwójka została naprawdę świetnie wykreowana. Zarówno Daria, jak i Patryk. Oni są, nie można o nich powiedzieć, że są w 100% dobrzy albo źli. Obydwoje popełniają błędy, mają coś na sumieniu, jak chyba zresztą przystało na polityków. Jeśli chodzi o Patryka, jego związek z Mileną bardzo przypomina mi duet Francisa i Claire z serialu House of Cards, z czego to bardziej Milena przypomina mi Francisa, choć na dobrą sprawę Francis jest oczywiście nie do podrobienia. Patryk co prawda co jakiś czas rzuca takimi powiedzonkami, sentencjami dotyczącymi władzy, które wyciąga ze sztuki wojennej Sun Tzu. No i oczywiście jest gotów na wszystko, byleby tylko przybliżyć się do zdobycia władzy, ale no nie oszukujmy się, nie ukrywajmy tego, to właśnie Milena nosi spodnie w tym związku, to ona rozdaje karty i choć jest tylko postacią drugoplanową, świeci najjaśniej. To właśnie między innymi ze względu na nią pokochałam tę powieść. Powieść, w której jak przystało na Remigiusza Mroza, oczywiście mamy tutaj bardzo dużo zwrotów akcji. Jego bohaterowie w końcu ze sobą rozmawiają, zamiast się wiecznie przekomarzać, jak to miało miejsce w niektórych poprzednich powieściach i to jest naprawdę na plus. Dialogi w tej książce bardzo mi się podobały. Do tego główna intryga, którą na pewno docenicie, jeśli nie od razu, to na pewno gdzieś tak pod koniec tej książki, gdzie wszystkie elementy układanki w końcu wskoczą na swoje miejsce, bo gdy już wskakują na to miejsce, to jest takie wow, że normalnie brakuje mi słów, to było takie świetne, ta powieść jest taka spójna, tak przemyślana, bardzo dobrze napisana. To zakończenie, ono nie jest na zasadzie, bo tak, że akcja toczy się, jakoś tam się toczy i nagle autor wyskakuje z czymś szokującym na koniec, bo tak, nie. Tu wszystko z czegoś wynika, to jest bardzo logiczne, to jest świetnie ze sobą powiązane, to jest bardzo spójne, także uwielbiam tę powieść, naprawdę jest genialna. Co prawda oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy lubi political fiction, nie każdy odnajduje się w tych klimatach, więc zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to powieść dla wszystkich. Niemniej jednak nie trzeba być wcale takim politycznym freakiem, żeby sięgnąć po wotum nieufności. Sama osobiście ogarniam tylko te najważniejsze wiadomości, o których no generalnie jest dosyć głośno, prawda? Za bardzo nie zagłębiam się w politykę.
politykę polską, ani światową, a mimo to nie byłam w stanie oderwać się od tej książki. I skoro jesteśmy przy polityce, warto nadmienić, że Remigiusz wykazuje się niesamowitą wiedzą w tym zakresie. Ta powieść jest bardzo aktualna pod tym względem. Znajdziecie tutaj takie problemy jak na przykład kryzys migracyjny, generalnie te wydarzenia, o których było bardzo głośno i o których na pewno słyszeliście, także to jest kolejnym atutem tej powieści. Jeżeli jednak miałabym się do czegoś przyczepić, to może trochę przeszkadzała mi nadmierna gloryfikacja amerykańskiego systemu politycznego. Wiem, że polska polityka pozostawia wiele do życzenia. W powieści tej pojawia nawet się takie sformułowanie, że poważna polityka w Polsce to oksymoron, no ale bez przesady. Raz jest lepiej, raz gorzej. Nie można tak, wiecie, wzrokiem cielaka patrzeć na Stany Zjednoczone i stawiać się za wzór wszelkich cnót. Także to jedyny minus tej powieści. Właściwie minusik, naprawdę minusik nie mający w ogóle wpływu na fabułę. Po prostu czasami mi to przeszkadzało, bo było tych porównań troszeczkę za dużo. W każdym razie wotum nieufności to naprawdę świetna powieść, po którą warto sięgnąć. Jeśli więc już ją przeczytaliście, koniecznie dajcie znać, co o niej sądzicie. A jeśli dopiero przymierzacie się do przeczytania tej książki, co byłoby chyba dość logiczne, ponieważ jej premiera przepada na 11 stycznia, czyli na dziś, to wiecie, też napiszcie po lekturze, co o niej sądzicie i która powieść Mroza jest waszym zdaniem najlepsza i dlaczego, bo bardzo mnie to ciekawi. Także z mojej strony to tyle. Za możliwość przedpremierowej lektury wotum nieufności gorąco dziękuję wydawnictwu Filia. Moim zdaniem to naprawdę zdecydowanie najlepsza powieść Remigiusza Mroza i już czuję tego focha od Christiana Leitnera, który leci w moim kierunku. Bardzo cię za to przepraszam. Kocham Parabellum, żeby nie było dalej. Kocham Parabellum, ale wotum nieufności to było takie wow, że ja pierniczę. Koniecznie musicie to przeczytać, albo poleci największe na świecie fochy. Także raz jeszcze bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa!